Michał, kajmy zaś jadymy. Słuchajcie, on jest fest narajcowany, bo my jadymy na Kozigóra. Yes! I my, słuchajcie, prosili Harrisona Forda. My mu wszystko wysłali, całki materiał, co mamy, co wam dzisiaj chcemy pokazać, żeby nowego Indiana Jonesa, żeby to nie było... Aby tak, jeszcze jeden, aby jeszcze jeden. I wiecie, co nam odpisał? Odpisał tak: very good, but I don't have a flight. To co, my się będziemy prosić? Co, my gorsi? Nie, co my to nakręcimy? Ja... Słuchajcie, wywiózł mnie Kajś. Nie wiem, Kaj, no mam inną nadzieję, że mi się sam nic nie stanie. Kajmy to idymy, Michał. Idymy w Las Dioblina. Słuchajcie, cymu Las Dioblina. Ano wiąże się to z pewną legendą. Gadają i że młynarz Praczka, w którym miał sam młyn, wartko się bogacił. Nie wiadomo cymu. No to ludzie uznali, i że albo mu dziobł pomogło, albo pięć dziobłów, to jest taka wersja. I bez to las się nazywał Dioblina. Po latach się okazało, że to nie do końca tak było, no ale trochę mieli ludkowie recht, bo co się okazało? I że hop, szmuglował przez granicę, bo sam przeca Zarosky była niemiecko-rosyjsko granica. Wcześniej to była granica między Austrią a no księstwem siewierskim, powiedzmy sobie, bo to było takie półzależne państwo tutaj w okolicy, też poczytajcie o tym, bo to też jest ciekawa rzecz. No ale powiedzmy między Polską a Austrią, potem między Prusami a Rosją. No a my idziemy, słuchajcie, na tak zwaną szachtę. Co to była szachta? Teraz przejdę na ogólnie znane na rzeczy. Jest to obecnie staw, pełna nazwa Ecotech Szachta. Kiedyś było tam po prostu wyrobisko gliny, wybierano glinę, ponieważ znajdowała się tutaj cegielnia, którą założyli bracia majowscy z Tarnowskich Gór. W 1933 ją uruchomili. Duży zakład, produkcja cegieł, ale także rur kamionkowych. Wojna przerwała ich biznes. Po II wojnie światowej wznowili produkcję, ale rok później oczywiście dobra władza ludowa znacjonalizowała i stało się to przedsiębiorstwem państwowym. Później, kiedy zakończono już wydobycie, miejsce zalało się wodą stopniową, 15-20 metrów głębokości. W chwili obecnej jest tutaj staw, łowisko, teren wypoczynkowy. Można spotkać nawet rzadsze ryby, takie jak różanka. Podobno bardzo dużo rozmaitych ważek, także jeżeli jesteście fanatykami ważek i nie możecie spać, kiedy nie macie 27 gatunków ważek w atlasie, no to mniej więcej tyle tutaj się pałęta. Niedaleko stąd znajdowała się kopalnia odkrywkowa Karsglik, założona przez Jana Strzałsza, o którym sobie jeszcze powiemy. No a my, teraz wejrzyj się, hopy, jak sam jest pięknie. No, można i na te auta, ale sam, hopie, sam jest cisza, spokój, sam ino przyjść ze familią w niedziela albo w piątek, tak jakby dzisiaj. Jak to godają Niemce, natur pur. W tych pięknych okolicznościach przyrody chcę wam powiedzieć, żeśmy się doedukowali i słuchajcie, to jest książka, którą nas dzisiaj będzie prowadzić przez Kozigóra, przez historię Kozigóry, no i przez naszą rajza, aż do Gorcka. No warunki są znakomite, fantastycz, słuchajcie, cisza, spokój, a zaraz kibydymy w mieście, w srogim mieście. My już, słuchajcie, wejrzyjcie się. Sam jest jak w San Francisco normalnie. Sam powinien Steve McQueen, jak we bulicie. Albo nie, lepiej, bo to bezpieczeństwo, dzieci, wszystko. Nie? To lepiej nie, ale wiecie, no normalnie, kaj będziecie jeździć kaj za ocean, jak tu jest tak samo pięknie. Nie? Albo lepiej. Słuchajcie, my są teroski na ulicy 3 Maja. Ustawiliśmy auto, dali my cisnymy piechty. Wejrzyjcie się, tak jak Rech powiedział. Normalnie San Francisco. Czekamy na naszego przewodnika po Kozigórze, pana Andrzeja Skutnika, któremu możemy zawdzięczać to, że tyle będziemy o tej Kozigórze wiedzieć. No, trochę coś tak o Norwegii, nie? No. Rech powiedział. Fajnie. Witamy naszego drugiego przewodnika, pana Andrzeja. Witamy pięknie. Słuchajcie, a my są no i starszej części Kozigórze. To jest tak zwany wąwóz, wymwóz. Dzisiaj to jest ulica Paderewskiego. Stąd właśnie Kozigóra się rozrastała. Kto mieszkał w tej Kozigórze na początku? Baciki, hojki, musialiki,
ale te zwarczoki, zające, takie nazwiska przewijają się przez całe dzieje Kozłowej Góry. Te rodziny z dużą dozą prawdopodobieństwa często wywodzą się właśnie z Kozłowej Góry, tak jak moja rodzina. Kozłowa Góra pojawia się pierwszy raz w dokumentach w drugiej połowie XV wieku. Wiemy o pierwszym znanym właścicielu Kozłowej Góry, czyli o Janie Bielczowskim. Później należała Kozłowa Góra do takich rodzin jak Holy. Przewijają się takie nazwiska szlacheckie jak Zagórski, także między innymi. Aż w końcu dochodzimy do dwóch ostatnich rodzin, do których należała Kozłowa Góra, czyli von Schalscha, de Schalscha i do Donnersmarków. I o nich powiemy sobie w dalszej części trochę więcej, a teraz podejdziemy do pierwszej kaplicy starego kościoła, można powiedzieć. Tu docieramy do kaplicy. Pierwotnie Kozłowa Góra nie była samodzielną parafią, stała się nią później. Jeszcze ta kaplica została wybudowana za czasów, jak Kozłowa Góra należała do parafii w Radzionkowie, czyli do świętego Wojciecha. Dlaczego akurat tam, a nie do piekar, gdzie była prosta droga? No bo droga na mszę niedzielną w Radzionkowie przez ulicę obecną Radzionkowską, szczególnie w miesiącach letnich, jesiennych i zimowych, była bardzo utrudniona. Mogło to wynikać z faktu, że parafia radzionkowska była parafią bardzo bogatą i wiemy z dokumentów, że oddawała bardzo duże świętopietrze przez lata. Kozłowogórzanie chcieli mieć swój kościół i o taką kaplicę się nawet nie tyle upomnieli, co poprosili. Została wybudowana, ale msze były tu tylko raz w miesiącu i odprawiano nabożeństwa. My, dzięki temu, że nam farozicek dali klucze, wyjrzymy się, jak to wygląda w środku. Słuchajcie, tak właśnie wygląda wnętrze, już trochę zmodernizowane. Widzimy ołtarz trydencki, charakterystyczny. Też widzimy, że jest ta kaplica jednonawowa, malutka dość na potrzeby i wnet, bo niecałe 3 dekady później przyszła pora budowania nowego kościoła. Ta kaplica wybudowana w latach 1907-1908, tak jak powiedziałem na początku, była takim lokalnym kościołem, podpowiada pan Andrzej. Odprawiano tu nabożeństwa majowe i różańce. Natomiast ta tablica świadczy o tym, że jesteśmy w trochę większym miejscu w pamięci, niż jakby my pojechali na Śląsk Opolski albo kaś trochę bardziej na zachód Górnego Śląska. Bo tutaj jednak widzimy tablica poświęcona poległym powstańcom śląskim w Kozłowej Górze podczas plebiscytu. Padło 90% głosów za Polską. To był bardzo wysoki wynik, jeden z najwyższych. Więc zupełnie inne miejsce pamięci niż na zachodzie Górnego Śląska pod tym względem, który był bardziej optujący ku Niemcom. W Kozłowej Górze też w czasie II wojny światowej działały dwie organizacje podziemne, czyli Obóz Zjednoczenia Narodu Polskiego i Polska Organizacja Obywatelska. Polska Organizacja Obywatelska w sierpniu 1942 roku została rozbita, a jej członkowie wywiezieni do obozów i więzień. 22 mieszkańców Kozłowej Góry zostało zamęczonych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych i więzieniach. Widzicie, że ta pamięć górnośląska jest taka nieoczywista trochę, trochę pokomplikowana, bo i są takie postawy i takie, i o tym trzeba pamiętać, nie? A za Roski wejrzymy się na kościół parafialny, już wybudowany w latach 1936-37. Tam widać już jego wieżyczka, a my się podejdziemy. To jest, słuchajcie, kościół parafialny Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wybudowany w latach 1936-1937. Jak pojedziecie na Ruda, na Bykowina, to zobaczycie fest podany kościół, bo to są kościoły wybudowane z tego samego projektu architekta AFA z Raciborza przed wojną i widać już trochę takie te modernistyczne wpływy, no ale jeszcze jest to taka tradycyjna bryła kościoła. Parafia ustanowiona w tym miejscu rozwija się od tamtego czasu. Odtąd historia Kozłowej Góry jako samodzielnej parafii właśnie toczy się tutaj. Tu mamy właśnie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Widać, że w takim stylu wschodnim, bizantyjskim trochę. A tu po prawej ołtarz świętej Barbary i pod świętym Józefem poświęcenie
Kozowej Góry, wejrzycie się, to jest prawdziwy herb Kozowej Góry. Tutaj te dwa kozły na tych dwóch wzgórzach, to jest właśnie ten prawdziwy herb Kozowej Góry. My są w Piekarach, dość administracyjnie, no ale ludzie się czują stąd, no i bardzo dobrze. No słuchajcie, a my się zbliżamy do dawnego parku pałacowego i dawnego pałacu w Kozi Górze. Otóż jesteśmy w miejscu, gdzie był niegdyś kozłowogórski zamek, prawdopodobnie wybudowany pierwotnie zameczek na przełomie XIV-XV wieku. Natomiast w latach 1870-1875 hrabia von Donesmarck przebudowuje, czy w zasadzie buduje od nowa na starych fundamentach trzykondygnacyjny pałacyk. Z tego pałacu obecnie nie zostało niestety nic, nie zostało też za wiele z pozostałych elementów w pobliżu pałacu w Kozłowej Górze, czy zamku w Kozłowej Górze. Został spalony w roku 1945, 10 lat później już był rozebrany. Natura nie znosi próżni, dzisiaj jest tutaj park, plac zabaw. A my zbliżamy się do takiego ciekawego miejsca, o którym zaraz sobie powiemy, do tak zwanego Eiskeller, czyli lodowni. W zamku prowadziły trzy bramy. Pierwsza była od plebiscytowej, druga była od strony Winnej Góry i trzecia była od ulicy Zamkowej. I to była główna droga. Taki pagórek to jest właśnie rzeczony Eiskeller, czyli spiżarnia lodownia, o której sobie trochę powiemy, boście pewnie nie widzieli, ale podobno podano jest w Kozach, podano jest też zdosie w Pscynie. To było miejsce, gdzie składowano lód przesypywany trocinami. Dwa razy do roku tutaj wsypywano lód i dzięki temu jedzenie nie traciło na świeżości. Było to dość głęboko. Tamkaś była klapa ze drugiej zajty. Właśnie tu w tym miejscu było wejście do Eiskeller, czyli do wspomnianej lodowni. Tam z kolei, jakbyśmy zerknęli, był schron przeciwlotniczy, wybudowany w roku 1944 pod koniec wojny, ponieważ po pierwsze zbliżał się front radziecki, a po drugie został tutaj w czasie wojny urządzony szpital wojskowy. Tutaj widać między drzewami tak jakby pagórki, albo no jakieś górecki, to są pozostałości po zamku, to jest gruz, który został po zburzeniu zamku, po przejściu jedynie słusznej władzy i tak zwanych wyzwolicieli ze wschodu. Tego, co babcia opowiadała, bo babcia tu pracowała u Donesmarków jako służąco po prostu. No, bardzo się chwaliła ich jako pracodawców tych, bo pracowała też na świeklańcy w zamku, ale bo tamtych to już go dała trochę gorzej, nie? Tu właśnie, co Michał wspomniał o tym schronie, to jeszcze niedawno go było widać strop z tego schronu. Teraz jest to wszystko poprzykrywane liściami, bo to i obecne gospodarze kosą tu i trowa i wszystko, bo z budynków gospodarczych i z budynku służb, co służby mieszkały, jest zrobiono restaurację, a budynek mieszkalny jest w dość poważnym remoncie. Tam jest jeszcze domek jeden, który zarządzał tymi rymiskami w starym ogrodzie, co były. Po prostu Donesmarki hodowały tu drobne zwierzyna łowną, bażanty, zające. Nie wiem, czy sarny, ale z tych drobnych to na pewno te zwierzęta hodowali. No i ktoś tym musiał zarządzać, ktoś tego musiał pilnować. Dalej za tymi budynkami gospodarczymi była, po wojnie była zrobiona świniarnia. My wszyscy go dali na to sam w Kozi Górze, świniarnia. Kiedyś to tam były więzienia, lochy po prostu. Podobno jeszcze tam były niedawno jakieś pomocnicze narzędzia tortur, że tak powiem, jakieś hoki we ścianach, w stropie, powiedzmy, niesfornych więźniów trzeba było przypiąć. Tu pamiętam, nie tak dawno jeszcze tam do tego schronu szło w leś. Tu starsi ode mnie chłopcy, no teraz to są chłopy po ponad 60 lat, to mieli zrobione po prostu, grali se tam na gitarach,
kurzyli cygarety przed mamami, żeby nie widzieli. Familia de Chausza, Jan de Chausza i Dones Markowie bardzo cenili zomek w Kozigórze, kiedy w 1828 roku, czyli niedługo po śmierci Jana z Chauszy, Kozłową Górę nabywa Karol Łazarz Henkel von Donesmark. Jego żona Julia von Bohlen bardzo sobie to miejsce ulubiła, ponieważ było to posiadłość była na wzgórzu, nasłoneczniona, we Świerklańcu była tak trochę w dole, wilgotno, natomiast tu było słonecznie, ciepło. Nawet tu mieszkali syn hrabiego Gwidona von Donesmarka ze swoją żoną Anną. Niedługo po ślubie w 1909 roku, w 1916 przybrała się tu i mieszkała do końca życia, do śmierci w 1929 roku. Druga żona Gwidona von Donesmarka, wdowa po nim, czyli księżna Katarzyna. Gwidotto się wcześniej ze swoją młodą ślubną wyniósł. A my powoli idymy na Weinberg. O tym też jest trochę ciekawej historii. Trochę widać landschaftciki, zarostki, będzie widać ich trochę więcej. Pierwotnie nazywała się ta góra Kozłówka. A czemu winna góra? Ano, Jan z Chauszy, który władał Kozłową Górą od 1788 roku, był dobrym właścicielem, przedsiębiorczym. Między innymi prowadził tutaj pasiekę, hodowlę ryb, kopalnię odkrywkową, Karlsklik, o której powiedzieliśmy, ale też spróbował tu zasadzić winorośl. Właśnie, no wejrzyjcie się. Spróbował tu zasadzić winorośl. Niestety takie winorośle, jakie widział w Nadrenii, niestety ten plan trochę nie wypolił, ale po tej dość dzielnej próbie nazwa ostała. Mimo to Jan Chauszy jest zapamiętany jako właśnie gospodarz roztropny, odważny. Się pytają go, Jan Chauszy, wiele to jest 7 razy łosia, on padł 56, to był taki hop, nie? I obok Donesmarków jest wspominany jako jeden z najbardziej przedsiębiorczych władców Kozłowej Góry. No hopie, daj pokój, wejrzyjcie się. Normalnie hobby z jakiego tego albumu. To hobby z Windowsa XP. Bo wiecie jak to było, słuchajcie, wy nie znacie tej historii. A to było tak, i że jechał się Bill Gates 109.2 ze Gór na Bytoń. Tu jechał i tak się myślał o tym Windowsie XP, to było 20 lat do zatku. I tak się myślał sobie do tego Windowsa, jaki fensterbred dodać, albo co. I o rozpaczy Weinberg i padło, jeżin, jak sam jest, ja muszę to obejrzeć w wierchu. Ja sam wysiadłem. I wylos tu na Kozi Górze. I słuchajcie, wleciał sam na wierch, bo to było 20 lat do zatku, to jest co młody hobbą, nie? Jak sam się to wszystko obejrzał, padło, jak sam jest pięknie. I się knipsnął sam fotą, miał taki film ze Fujifilm. I po tym się to przegrał. I słuchajcie, bez to widzicie Weinberg. Widzieliście za Bajtla we Windowsie XP. Ja nie wiem, czy to jest prawda, no ale tak go dają. Media milczą. Następnym razem pogodamy się o tym, jak Roger Waters robił brewerię na kamieniu. A kaj my idziemy, to słuchajcie, to godą wam, to Indiana Jones to jest przy tym małe Miki, nie? Wejrzyjcie, wejrzyjcie. Tu mamy tereny, obecnie teraz to są jako uprawiane przede wszystkim pod zboża. 2-3 lata pod rząd były tu kukurydza ostatnio. W tym roku są buraki, no bo nie znam się tam na roli, ale tak to podobno ma być. W 80-tych latach jeszcze były tu, koniec 80-tych lat i do połowy chyba 90-tych rosły drzewa owocowe, przede wszystkim jabłka. Pora miejsc było, kaj były gruszki, czereśnie. Z drugiej strony tutaj te remiski, co widzimy, były porzeczki. No ale instytut, należało to do Instytutu Sadownictwa Świerklaniec. Jak instytut upadł, zaczął to po prostu zarostać, dziczeć. No ktoś to wrzun, wynajął i zrobił z tego pola uprawne pod zboża, pod rzepak. Rzepak to jest tu, nawet tu z pasiekami przyjeżdżali, co pasieki mają ule wystawiać, wiesz? No my już trochę wyłażymy na chwilę z piekor.
administracyjnie włazimy do Orzecha. KS tajemniczy artefakt czasów minionych. Powoli się zbliżamy, a tam widać z oddali wynurza się ze mgieł wieczornych Orzech. Słuchajcie, bo my tak na wstępie powiedzieli, jak jeszcze docieramy o tych nazwiskach, co znać w Kozi Górze. Może to trochę zabrzmiało, jakby już wtedy, w tym XV wieku, my wiedzieli, że baciki, hojki, musialiki, nie do końca o to mi chodziło. To są nazwiska, które przewijają się na przestrzeni dziejów Kozi Góry jakieś 250 lat, 200 niektóre. Wiadomo, ludzie się sprowadzali, ludzie się wyprowadzali. Cały czas był ruch, też pojawiają się takie nazwiska jak Brol, Wachowski, Ficek. Także cały czas też pojawiają się nowe rodziny, inne z Kozi Góry wychodzą w innych kierunkach. Takie nazwisko też w Kozi Górze spotykane, Flak albo Czempiel, możemy trafić w pobliskiej Józefce, która jest za Diobliną. Świder też takie nazwisko się przewijało, więc wiecie, kto był pierwszy, to trzeba by jajo kura i tak dalej, takie zagwozdki. Jak posłuchacie, to te same familie od 200 lat, czasem 100 lat, a już tu są. No, zachodnia część Górnego Śląska, ta po wojnie, która się znalazła we Polsce, no nie ma do końca takiego komfortu, prawda? To trochę było inaczej, bo jednak tam mocka ludzie wyjeżdżą po wojnie, a tu też ludzie wyjeżdżali, ale trochę mniej. No a teraz, Kiju, słuchajcie, my są blisko, coraz bliżej. To był taki serial. No, słyszycie? Ja. Tam mają siedziba ci. Tamci. Ty, to ja to dobrze czu. No, pójdź, chłopie. Jak żeście grali w Heksera, to poznowocie to miejsce. Jak żeście grali w Elder Scrolls Tis. A tak po prawdzie, to jest, słuchajcie, ruina romantyczna, czyli ruina romantyczna tak zwana, była o wiele większa. Zachowała się jedna baszta z czterech. Nie jest to średniowieczny zamek, ale została wybudowana w XIX wieku przez hrabiego Nonesmarka jako swego rodzaju atrakcja. No, tutaj można było przyjść, odpocząć, full romantic story. No wiecie, no, każdy ma takiego cwerga w zagródce, na jakiego zeszporował, prawda? Wejrzyjcie się, pięknie widać Orzech, zaprzyjaźnioną miejscowość, a my powoli wracamy do Kozi Góry, z Orzecha. Jak my go dali o cegielni, werci się powiedzieć o tym, że od 1862 roku na terenie całej rejencji opolskiej był zakaz budowania chałup drzewianych i no z cegły. Czemu? No z kuli pożarów. No tak bez przykład. Nie ino się odpolały chałupy od nieuwagi, nie ino od czasem jakiego pierona, no ale tyz pojawiło się nowe zagrożenie, bo puścili kolej i bez przykład był pożar w Radzionkowie. Od wtorego spaliło się kilkadziesiąt chałup, a wszystko się nacło od jednej iskry, która wypadła z przejeżdżającego cugu, spod, od glajzy, nie? Przechodząc na ogólno znane na rzeczy, to właśnie pożary, które często nawiedzały drewniane, zabudowane drewnianymi domami miejscowości, zaczynały się czasami od byle iskry i powodowały ogromne zniszczenia. A w związku z tym, że no, w Kozłowej Górze tej gliny było pod dostatkiem, był też niedaleko powstały wapiennik w XIX wieku, gdzie wydobywano wapno, można było stosunkowo niewielkim nakładem finansowym jak na okolice dom w Kozłowej Górze wybudować. I rzeczywiście między 1825 rokiem, kiedy Kozłowa Góra liczyła około 280 mieszkańców, podpowiadają kroniki, w 1924 roku, czyli no 99 lat później, tych mieszkańców jest 1922.
Więc jest to ogromny skok, ogromny rozrost miejscowości, który świadczył też, myślę, że o dobrych warunkach po prostu. Słuchajcie, warto też wspomnieć o paru ważnych postaciach dla Kozłowej Góry. Chcę powiedzieć wam o dwóch Franciszkach Zającach. Pierwszy z Franciszków Zająców założył w Kozłowej Górze do dziś istniejący chór Halka w 1911 roku. Więc to już będzie 112 lat istnienia chóru Halka, jednej z wielu organizacji społecznych, jakie istniały, no i także istnieją na terenie Kozłowej Góry. Była to też ważna organizacja o charakterze, może niekoniecznie narodowym, ale takim społeczno-organizacyjnym w tamtym burzliwym czasie. Cały czas mają właśnie, kontynuują te wielkie tradycje. A drugi Franciszek Zając był mieszkańcem Kozłowej Góry, który w roku 1966 sporządza kronikę Kozłowej Góry i dzięki niej mamy bardzo dobry, kompletny przekaz na temat dziejów Kozłowej Góry. Możemy dzisiaj wam bardzo dużo na ten temat opowiedzieć dzięki pracy tego człowieka, wielkiego kronikarza. No a wejrzyj się, chłopie, sam normalnie jak rancho w Teksasie, nie? Mało powiedziane, nie? Sam Zarowski John Wayne skądś wyjedzie, nie? Jeszcze taką postacią wartą wspomnienia jest urodzona co prawda w Kozienicach, ale związana przez jakiś czas z Kozłową Górą, Irena Gut-Obdykę, która to była córką Władysława Guta, inżyniera pracującego właśnie w cegielni i fabryce rur kamionkowych braci Majowskich. A później, kiedy wróciła nie tylko w rodzinne okolice, ale też Tarnopola, zajęła się niesieniem pomocy Żydom w czasie II wojny światowej i za swój wysiłek humanitarny została oznaczona medalem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. To też jest postać związana z Kozłową Górą, o której warto pamiętać. No hop, jest tam jest jak u Dire Straits, Telegraph Road normalnie. No hopie. Tam dalej jest Radzionkowsko. Tu wyjedzie z Naorzych. Tu jeszcze my zajrzeli do parku pałacowego. Widzicie dawne zabudowania gospodarcze, pomieszczenia dla służby też. Życie się toczy dalej. Dzisiaj jest tutaj restauracja pod skrzydłami anioła. Jakiś hochzeit jest, chłopie. Ja? Można się załapimy na jako małpecka. Ajkuja, a tu robią, chłopie. Jest robota robiono. Tutaj będzie lepsza droga. A tu prosto kopiec w piekarach. A my powoli zawijamy 3 maja i będziemy rajzować do ostatniego punktu na Tama. Tu się zbliżamy do granic. Do granic Kozłowej Góry, do granic Piekor, no i do granic Górnego Śląska. Tam już jest zagłębie. Ale powiedzmy sobie coś właśnie o tym miejscu. To jest zapora. I teraz jak ktoś będzie z Kozłowej Góry, powie wam, to jest zbiornik Kozłowa Góra. Jak ktoś będzie ze Świerklańca, to powie, to jest zbiornik Świerklaniec. Wiecie jak to jest? Nazwa jest Kozłowa, wy życie. No wiecie, Anglicy go dają Falklandy, Argentyńczycy go dają Malwiny, nie? No. Natomiast to jest budowa rozpoczęta w roku 1935, zakończona na przełomie roku 1938-39. Obiekt o charakterze militarnym, wybudowany w celu przede wszystkim zatrzymania wojsk pancernych wroga. Pytacie w jaki sposób? Uregulowano bieg rzeki Brynicy, zebrano bardzo dużą ilość wody. Tu przed wojną jeszcze wystawały konary drzew, ponieważ tutaj był las. Nie można było przepłynąć łodzią, ale nie można było też przejść w tym miejscu wojskami pancernymi. Natomiast jeżeli byłaby taka potrzeba, wodę z Tamy można było spuścić i w ten sposób zalewając okoliczne pola, te oto fortyfikacje, bo to jest fortyfikacja, jakby nie było, w ramach obszaru warownego Śląsk wykorzystać do powstrzymania natarcia. Natomiast po II wojnie światowej dostrzeżono wielki walor tego miejsca w postaci zbiornika wody pitnej i zbudowano
stację uzdatniania wody w latach 48-51 i w tym charakterze jest dzisiaj wykorzystywana do dnia dzisiejszego. Słuchajcie, co jest przynależne Wandrusowi? Piwo i jodło. Piwo już jest. 0% na Lezowdy. Na jodło Cekomy, siedlimy w Andegrandzie, w Kozigórze. Można tu iść też do Koziołka, bez przykład pod skrzydłami anioła, na jaki większy fajer. Jest tu trochę lokali. No a my co? My skończyliśmy naszą podróż po Kozłowej Górze. Wybaczcie wszystkie rody kozłowogórskie, cośmy o was nie powiedzieli. Ale was jest jednak trochę. No ale pamiętamy o was. Dziękujemy wszystkim, dziękujemy Andrzejowi za to, że nam opowiedział tyle o Kozigórze wcześniej i w czasie filmu. To przyjemność po mojej stronie. I chcemy podziękować oczywiście księdzu proboszczowi za klucze do kościoła starego. No i co, widzimy się na następnej rajdzie kiedyś, nie? No to w Pyrskopie. Proszę bardzo.